Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na chyba bardzo długi filmik. Będzie to wielki haul październikowy. Bardzo dużo rzeczy kupiłam, też dwie rzeczy dostałam. I linki do wszystkich rzeczy, nieważne czy dostałam, czy kupiłam, macie w opisie. A ja nie przedłużam i lecimy. Pierwsza rzecz to zamówienie z Zalando. Akurat zasponsorował mnie mój małżonek. Jest to torebka. Potrzebowałam torebki na sezon jesienno-zimowy i zdecydowałam się na taką. Jest to torebka Anny Field, choć pewnie inaczej to się czyta. I kosztowała ona bodajże 159 zł. Jest czarna, miękka, oczywiście nie jest skórzana, zapinana na suwak. W środku jedna kieszonka na suwak, dwie wiecie takie tutaj na komórę. Z tyłu również kieszonka na suwak. Idealna, żeby nosić ją w ręku, na łokciu, znaczy w zgięciu, czy na ramieniu w ten sposób. Ale równie dobrze możemy ją nosić na długim pasku, bo i taki jest dołączony. 159 zł, nie mało, ale powiem wam, torebka bardzo mi się podoba. Także będę zmuszona się do niej przepakować jak najszybciej, bo aktualnie za oknem mamy jesień w pełnej krasie. To jest pierwsza rzecz za lampę. Kolejna rzecz już, jest to rzecz spożywcza. Słuchajcie, jak byliśmy nad morzem, to kupiliśmy sobie taką niby pamiątkę z nadmorza w Pucku, krówki. I te krówki były opakowane w takie ładne pudełeczko, napisane było pamiątka z Kaszów. I powiem wam, te krówki nam niesamowicie zasmakowały i okazało się, że absolutnie one nie są kaszubskie. One są wyprodukowane w Opolu Lubelskim i ich producentem jest Geomax. I wygooglowałam, pogooglowałam i kupiłam 2 kilo krówek. One wcale, słuchajcie, do najtańszych nie należą. Tylko tak przyszły zapakowane, że te woreczki niestety już puściły. Ale to są właśnie krówki, najlepsze krówki, jakie jadłam w życiu, naprawdę. Ja nie pamiętam, ile myśmy płacili za kilogram z 17 zł? Znaczy ja się też na cenach krówek nie znam. Krówki Geomax, Opole Lubelskie. Bo mi na przykład krówki z Milanówka nie smakują. I mimo tego, że one są kolorowe, to one mają taki sam smak, czyli tradycyjne. Bez żadnych aromatów. Kolejna rzecz to moje zamówienie w Minty Shop. Jak wiecie, ja nie przepadam za tym sklepem. Robię tam zakupy tylko wtedy, kiedy coś mają, czego inni nie mają. Tak było i tym razem. I kupiłam m.in. mydło Yope dla Pauliny, które przyszło zapakowane. Owszem, folię niby bąbelkową, ale razem z peelingiem z Organic Shop i niestety peeling ucierpiał podczas transportu. Jest to peeling cukrowy z trawą cytrynową. Dycha 250 ml, piękny zapach, bardzo lubię te peelingi. To jest już mój drugi egzemplarz. Pierwszy miałam mango, ten jest trawa cytrynowa. Oni mają i solne, i cukrowe do wyboru, do koloru. Jakby co, polecam, no tylko, że niestety ten produkt tutaj jest lekko uszkodzony. Dalej zdecydowałam się na nowość ze Skin79, a więc na plaster oczyszczający na nos i szczerze mówiąc żyłam w przekonaniu, nie wiem jak to jest możliwe, chyba niezbyt uważnie czytałam recenzję, że to są dwa plastry, natomiast nie, to są dwa kroki. Także no średnio chyba jest to opłacalny deal, za dychę kupić właściwie plaster jeden oczyszczający na nos. No ale pitu pitu, maska działa ściągająco, regenerująco, przeciwzapalnie, dwa proste kroki skutecznie oczyszczają pory nosa, regulują wydzielanie sebum. No więc przetestujemy. Jak na razie testowałam te Peak Nose z Holika Holika i uważam, że to jest mocno przereklamowane i nie warte swojej ceny. Plaster z Mizona, który kocham ponad wszystko. No a teraz dołączy do tych testów właśnie ten jeżyk ze Skin79. Dam wam na pewno znać. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Minty Shopie, to gumeczki Invisibobble. Tym razem zdecydowałam się na zakup takich bordowo-metalicznych. Uwielbiam te gumeczki, no i kupuję tylko i wyłącznie przez internet, bo one wtedy kosztują 13, 14, 15, a w Sephorze bodajże 20. Także też warto patrzeć na cenę. Trzy woski z Kringla o zapachach jesiennych. Pierwszy to są liście. Drugi to jest bardzo na czasie jesienny deszcz. One chyba były, słuchajcie, po 12 zł. I trzeci to jest dotyk jesieni.
Jeśli chodzi o opisy tych wosków, które tutaj nam producent dostarcza, to jak zwykle kogoś poniosła wyobraźnia, ale więcej o tych zapachach opowiem Wam po pierwsze, jak je popalę, powącham, nawącham się, a po drugie po prostu w filmiku typu recenzja wosków. Nie będę teraz Wam opowiadać o tych opisach z tego względu, że ten filmik trwałby jeszcze dłużej. Także trzy takie woski kupiłam. Wydaje mi się, że w Minty Shopie, a nie, przepraszam, kupiłam też coś, z czego się uśmiałam. Oczywiście uśmiałam się z siebie, bo tam na zdjęciu naklejki na paznokcie wyglądały tak ładnie. Ja sobie wyobraziłam, że to będzie taki efekt jak chrom pyłek, chrom z Indigo. No niestety nic bardziej mylnego. Są to naklejki Neonail. Nail, pewnie. I słuchajcie, to jest po prostu złota, błyszcząca folia. Ja troszeczkę innego efektu się spodziewałam. Wygląda to bardzo tandetnie. Bardzo, bardzo nawet bym powiedziała tandetnie. Ale może z czystej ciekawości sobie to zaaplikuję na paznokcie, zobaczymy. Natomiast no, nie wiem. Nie wiem naprawdę, co mnie podkusiło. Nie pamiętam w tym momencie, ile za to zapłaciłam, ale mam nadzieję, że bardzo mało, bo jak nie, no to po prostu pogratulować inteligencji. I teraz to już chyba wszystko w Minty Shop, bo rzęsy Ardell Wam pokazałam. No i lecimy dalej. Dalej jako przerywnik potraktuję prezent od Pauliny. Jest to róż z Narsa, oczywiście jak widzicie miniatura, słynnego różu Orgazm. I co muszę Wam powiedzieć, ja nie należałam nigdy do fanek tego koloru, miałam okazję pomacać ten róż, czyli zrobić sobie swatcha wcześniej i nie rzucał mnie on na kolana. W sieci funkcjonuje tak wiele zamienników, natomiast ja śmiem twierdzić, że ten róż na policzkach wygląda zupełnie inaczej jak te wszystkie zamienniki. Może na swatchu tak, ale na policzkach wygląda on 100 razy lepiej. No i to jest właśnie róż Orgazm. W ogóle zobaczcie, jak piękna jest ta miniaturka, ona ma lustereczko. Ładne, ładne jest to, naprawdę ładne są te opakowania. I lecimy dalej, teraz Wam pokażę prezent od Miss Sporty. Taka niespodzianka, typowa niespodzianka, bo dostałam maila z prośbą o podanie adresu, bo jakaś firma kosmetyczna chce mi wysłać drobny upominek. I tym upominkiem okazał się kuferek z nową jesienną kolekcją Miss Sporty, czy tam z jakąś częścią chyba tej kolekcji. Tak to słuchajcie wygląda, to jeszcze było ładnie wypełnione takimi włoskami. I pokażę Wam, co w tym kuferku się znalazło. Po pierwsze, 6 lakierów. I powiem Wam, że lakiery zaskoczyły mnie szalenie pozytywnie. Jakby co, ta kolekcja już jest dostępna w Rossmanie i cena takiego jednego lakieru to 6,99 w regularnej cenie. I pierwsze dwa kolory, jeden z nich mam dzisiaj na paznokciach, są metaliczne, znaczy metaliczne, z połyskiem opalizujące. I to jest czerwień 562, jest to taka pomarańczowa czerwień, która lekko się błyszczy. Naprawdę lakiery są super, to jest ta seria żelowa i muszę Wam powiedzieć, że super się nimi też maluje, bo te lakiery mają moje ulubione, najlepsze ever pędzelki, a więc pędzelki są płaskie i szerokie. Lakier ma świetną pigmentację, bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego koloru, tylko na razie ten kolor zdążyłam przetestować. Jest piękny. Drugi też moim zdaniem bardzo oryginalny kolor. W ogóle co ciekawe, mimo że ja mam tyle lakierów, to powiem Wam, żaden z tych kolorów nie powiela się z tym, co ja mam u siebie. Drugi kolor to jest 564. To jest taka fuksja opalizująca na fiolet. Chyba aparat dosyć dobrze oddaje ten kolor. Też jest bardzo ciekawy. I dalej już mamy lakiery bez połysku. W sensie bez, no wiecie, no, że nie opalizują. Brąz 563. Brudną pomarańczę 561. I tutaj aparat wydaje mi się, że odrobinę zmienia kolor, bo ta pomarańcza nie jest intensywna, to jest taka typowo przybrudzona pomarańcza. Naprawdę kolor wydaje się być ekstra. Zobaczymy. Szary, ciemnoszary 559 i on nie wpada, słuchajcie, w żadne tony. A to nie jest takie proste. Zazwyczaj te szare lakiery wpadają w jakieś tony, ten nie wpada w żadne. I kolor khaki 560, po prostu zgniła zieleń. Bardzo również mi się on podoba. Także takie 6 lakierów znalazłam. Znalazłam również 4 kredki z serii właśnie
serii, jako to się nazywa, Studio Lash Designer. Są to kredki żelowe 24 godziny. I muszę Wam powiedzieć, że ja już dzisiaj próbowałam nagrywać ten film i miałam swatche i poszłam je zmywać. I słuchajcie, miałam gigantyczny problem i tutaj dalej są minimalne ślady na dłoni. Także no, wow. To są kredki żelowe, kredki do powiek, kredki wykręcane. One kosztują 12,29 za sztukę w Rossmanie w regularnej cenie. I mam tutaj tak, kolor 01 Black, zaraz oczywiście Wam pokażę je, nie? Czarna, 02 szara, 03 brązowa i 04 granatowa. Już Wam pokazuję na swatchach. Ta czarna, przede wszystkim podoba mi się to, że te kredki są wykręcane. Po drugie podoba mi się ich konsystencja, one są bardzo miękkie i pigmentacja. Naprawdę czarna kredka jest czarna. Ja jeszcze nie zdążyłam ich użyć, bo najpierw chciałam nagrać ten filmik. Szara też jest piękna. I one są naprawdę tak mięciutkie. Brązowa. I ten brąz jest taki chłodny. To nie jest ciepły brąz. I granatowa wydaje się jakby najmniej napigmentowana. Trzeba jakby więcej jej nałożyć, żeby uzyskać tak intensywny kolor, jak się to widzi w kredce. Ale jak widzicie tutaj na dłoni, całkiem nieźle daje radę. Także no, bardzo jestem ciekawa tych kredek. W kuferku znalazłam jeszcze tusz. I jest to ta sama seria, Studio Lash Designer, czyli po prostu seria to jest designer, tak? Tusz czarny i on ma szczoteczkę plastikową, taką sztywną. Ciekawa jestem, jak mi się sprawdzi, jeszcze go nie używałam, dopiero dzisiaj go po raz pierwszy otworzyłam. Także zobaczymy, na pewno dam Wam znać i w ogóle to w planach mam nagranie makijażu. Ale no, kiedyś myślę, że to nastąpi. I mam tutaj jeszcze dwie paletki nowe. Jedna Golden i druga Smoky. Są to paletki z czteroma cieniami, one też mają aplikatory, które mi już tutaj skutecznie powypadały. Ta Golden ma wszystkie cienie takie błyszczące. Teraz Wam na razie nie będę robiła swatchy, bo zaraz wszystko, wiecie, będzie w tych cieniach. A Smoky ma dwa cienie z drobinami i dwa cienie o takim wykończeniu, powiedziałabym, satynowym. Kuferka jeszcze dołączone były dwa kluczyki. W ogóle ten kuferek, powiem Wam, jest świetny. Strasznie mi się to podoba. No co, cieszę się. W Sephorze zdecydowałam się na żel do mycia twarzy z Origins. Zaraz Wam powiem dlaczego. 150 ml, cena regularna 75 zł. I oni piszą, że to jest żel, ale tak naprawdę to ma konsystencję takiej bardziej pianki. Coś takiego. O! Mam nadzieję, że teraz dosyć dobrze widzicie, ale tak jak powiedziałam, link jest na pewno w opisie. I dlaczego zdecydowałam się na zakup tego żelu? Bo wiecie co? Oni tam po prostu walnęli opis genialny, że jest to super inteligentny żel, który to, co na twarzy tłuste, oczyści dogłębnie i spowoduje, że jakby ta skóra, wiecie, nie będzie produkowała nadmiaru tego sebum. To, co suche, też oczyści, nie przesuszając. No w ogóle opis jest naprawdę mega. Ja myślę, że za jakiś czas zrobię Wam po prostu recenzję tych trzech produktów z Origins, które teraz u mnie są w użytkowaniu. Bajery, szmajery, niesamowite. Także bardzo jestem ciekawa, a w ogóle już opis zapachu przesądził sprawę, bo to ma pachnieć lawendą, miętą i bergamotką. Natomiast jak tak to wącham, ja jeszcze tego nie używam, to czuję bardzo delikatny zapach, bardziej mięty. No, ale zobaczymy, jak będzie podczas użytkowania. Także w Sephorze również kupiłam trzy maseczki seforowskie. Maseczkę w płachcie zieloną i to jest green tea. I słuchajcie, ona nie ma polskiej naklejki. I ona kosztuje w regularnej cenie 19,90. Oraz dwie maseczki pod oczy i z tymi maseczkami pod oczy jest tak, że część kosztuje tam tyle, a część kosztuje tyle. No więc te, które wybrałam, kosztowały podyszce, czyli niby taniej. I pierwsza to jest z miodem i one, słuchajcie, też są w płachcie. Ja już miałam jedną taką maseczkę, naprawdę była świetna. Ta jest z miodem, a ta jest z różą. I kupiłam jeszcze, mówiłam Wam, albo Wam nie mówiłam, już się gubię, że mam teraz manię oczyszczania swojej cery. I zdecydowałam się kupić tak bardzo polecaną maskę błotną.
Sephory i zabijcie mnie, ile ona kosztuje. To jest 6 miesięcy na zużycie, 50 zł? Kurczę, naprawdę nie pamiętam. Maska jest oczyszczająca i matująca. Tak to wygląda. Czy wy cokolwiek widzicie? I dochodzimy do zakupów z Ifrosze. Tutaj oczywiście również nic nie było w tej cenie, którą wam powiem, bo miałam super znowu hiper okazję, promocję i w ogóle i w szczególe. I zdecydowałam się na coś, czego byłam szalenie ciekawa. I to w ogóle, słuchajcie, dodatkowo jeszcze było na promocji, bo to normalnie kosztuje 42 zł. A ja za to jakby, no, zapłaciłam za to jeszcze mniej, ale jakby wrzuciłam to do koszyka za 24,90, to kosztuje 42 zł. I to jest maseczka w płachcie. Czajcie to? Seria Anti-Age Global. Kompleksowa pielęgnacja przeciwzmarszczkowa, maseczka przeciw oznakom starzenia. Po użyciu zmarszczki są zredukowane, skóra jest nawilżona, jędrna i pełna blasku. Stosowanie 1-2 razy w tygodniu. No, dosyć droga ta pielęgnacja, byś tak 8 dych w tygodniu wywalaj na maseczkę w płachcie. Nieźle, nie? Zobaczymy. Bardzo, bardzo jestem tego ciekawa. To jest taka, wiecie, już pozbawiona jakiegokolwiek sensu zakup. Dalej kupiłam mój ukochany peeling do stóp. Mój już się skończył z lawendą. Powiem wam, bardzo ubolewam, że to ma tylko 50 ml, a kosztuje w regularnej cenie 20 zł. No to już jest zboczona. Peeling jest naprawdę świetny. Bardzo, bardzo wam go serdecznie polecam. Kupiłam dzięki komentarzom jednej z was, serdecznie pozdrawiam, zabij mnie, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam nazwy użytkownika, odżywkę do włosów kręconych. Dostałam taki komentarz, kup tą do włosów kręconych, mimo że ich nie masz. No i kupiłam. Odżywka nadająca sprężystość do włosów kręconych z wyciągiem z baobabu. 150 ml, cena regularna 14,90. Zobaczymy. Dalej. Kupiłam, ponieważ kończy się mój krem na dzień z tej serii Serum Vegetal, tak? Tej biało-czerwonej, to teraz kupiłam sobie krem na dzień z tej serii właśnie tej, bananowej, czyli Anti-Age Global. I ten krem, słuchajcie, w regularnej cenie kosztuje 145 zł. No to teraz i tak była na niego promocja, bo kosztował 89, o ile się nie mylę. I jest to kompleksowa pielęgnacja przeciwzmarszczkowa, krem na dzień do skóry suchej. One są dwa z tej serii. Jeden jest do skóry suchej, a drugi nie pamiętam, jakoś tam inaczej się nazywa. Efekt. Z każdym dniem skóra staje się młodsza. Krem o bogatej aksamitnej konsystencji zapewnia skórze natychmiastowy i długotrwały komfort. Zobaczymy. Ja, jak widzicie, teraz się solidnie biorę za tą swoją buzię. Dam wam na pewno znać, tylko musi się ten mój krem skończyć. Dalej kupiłam, pozdrawiam Karolinę, bazę wygładzającą do paznokci, pod lakier. Jezu, przepraszam was bardzo, nie mogę się wysłowić. Taka jasno-różowa i ona kosztuje, już nie pamiętam, co ona tam dokładnie ma robić, szczerze mówiąc. Baza wygładzająca 23 zł. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrą kupiłam. Dalej. Dalej kupiłam podkład i powiem wam, że ja mam ten podkład Pure Light. Ja wam o tym więcej opowiem w tym filmiku o kosmetykach Yves Rocher. I ten Pure Light jest dla mnie za ciemny i ja sobie nim przyciemniam za jasne z kolei podkłady, bo ma bardzo fajną formułę. Ale tym razem zdecydowałam się na inny podkład, bo to jest podkład wygładzająco-rozświetlający. Wybrałam kolor, tu jest napisane 100 beige, a tutaj porcelanowy beż. O. Podkład o nawilżającej konsystencji kremowego fluidu zawiera wygładzającą perłową cząsteczkę z wosku z róży, dzięki której cera jest promienna i wygląda młodo. Podkład zapewnia optymalny poziom krycia i matowe, satynowe wykończenie. Na pewno nie. Jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry. Wtrząsnąć przed użyciem. Na pewno on nie zapewnia matowego wykończenia. W ogóle... No i tak on wygląda. Zaraz wam go pokażę jeszcze z bliska, tylko powiem wam, ile on normalnie kosztuje, bo podejrzewam, że 79 zł w regularnej cenie, 30 ml. I po pierwsze z kolorem trafiłam idealnie, kolor jest świetnie dla mnie dobrany. Jeśli chodzi o podkład, jaki dzisiaj mam na twarzy, to lekko mi się zważył, ale ja go jeszcze
potrenuję i zobaczymy. Jak na razie przy w ogóle z aplikacji bardzo mi się podobało. O ile ten z Sephory, marki Sephora, który Wam niedawno pokazywałam, no niestety, no nie polubimy się z nim. Chyba to jest dla mnie coś na pograniczu bubla, ale jeszcze dam mu dwie szanse. O tyle ten wydaje mi się, że będzie fajny. Także dam Wam znać i kolor jest naprawdę dobrze do mnie dobrany. Nie jest taki trupi, ale ja siebie nie lubię w bardzo jasnych podkładach. I to były całe zakupy. I w ramach prezentu dostałam próbkę Rich Cream. I dostałam taką malutką tubkę i to jest seria Sensitive Vegetal, ale ta różowa. I to jest po prostu nawilżający, krem nawilżająco łagodzący. Oni chyba teraz rozdają na lewo i na prawo te próbki, nie? Coś tak mi się wydaje. O, taką tubeczkę. I w ramach prezentów zgarnęłam, powiem Wam, że prezenty teraz były takie sobie, ale zgarnęłam krem BB. Krem BB Idealna Cera, jasny, SPF 20. I ile to kosztuje? 49 zł. Ja go jeszcze nie otwierałam. Nawilża skórę przez 24 godziny. I to na pewno wpada w tony różowe. Oj tak. Jest dosyć jasne. Pachnie jak te kosmetyki z serii Serum Vegetal, tym takim jabłkiem specyficznym. Piękny jest zapach. Ale on jest dosyć jasny i na pewno wpada w tony różowe. Bo ostatnio, dlaczego tak to podkreślam, ostatnio z Olą rozmawiałam i mówiłam, że wszystko co ja kupuję, to mi wpada w tony żółte. Że chyba nigdy nie miałam niczego, co wpada w tony różowe. To na pewno wpada w tony różowe, ale po rozsmarowaniu tego w ogóle nie widać na twarzy. No dobra, zobaczymy. Dam Wam również na pewno znać, podejrzewam, że właśnie w tym filmiku o kosmetykach i proszę. Mam jeszcze jeden prezent, ale to Wam go nie będę pokazywać, bo on pójdzie na prezent dalej. Dobra, no to co? No to wygląda na to, że chyba skończyliśmy. Mam przynajmniej taką głęboką nadzieję, bo jak się nagrywa jakiś filmik tyle razy, to potem człowiek już nie pamięta, czy aby na pewno wszystko pokazał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy miałyście coś z tego ogroma rzeczy, które Wam tutaj dzisiaj pokazałam. Jakby co, nie przewiduję już więcej zakupów w październiku. Dzięki serdeczne, do zobaczenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się, pa, pa!